Hejka, kochani, witam was na kanale Simplex Trip. Dzisiaj jesteśmy na plaży w okolicach Bournemouth. Jestem z Mileną. Dzisiaj taki dzień, troszeczkę po plaży pochodzimy, trochę pozwiedzamy sobie Bournemouth. Piękna piaskowa plaża. Pogoda też spoko, także zobaczymy, co tutaj się uda znaleźć. Może na browarka jakiegoś uzbieramy, a może nawet na dwa. Co nie? Także kochani, zapraszam was do oglądania i do pierwszego fajnego fancika. Coś tu głęboko siedzi. Bardzo głęboko. I się nie doko... O! Wyjechał, ale... Kapselek wyjechał, proszę bardzo. O, Heinekenik. Folia jakaś. No fajna, ogólnie czysta plaża, nie ma jakichś tam żukawski. O! Może być coś ciekawego. No, ciekawe, ale kapsel ciekawy. Ja jednak są kapselki. Co to jest? Jest ten. Elektryczny fajek. Pierwszy fancik. Taki blueberry. Dobra, już się tak. No już widzę, że to jakiś będzie jakaś rdza tu jest. Kolejny zardzewiały pewnie kapsel. Gdzież to jest? No tak myślałem, zardzewiały kapsel. A żadnej monetki jeszcze. 10 minut chodzenia i jeszcze nic. Na razie 3 kapsle. No i jest chyba jakiś konkrecik, bo już widzę jakąś jakby obrączkę. No i już obczajamy, co to jest. I zaraz wam powiem. Nie, jakaś obrączka, ale jakaś po prostu zwykła. Już kiedyś taką znalazłem. Czekajcie. Nie wiem, na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć. Nic tu na niej nie ma ciekawego. No ale jest super fancik. Jeszcze monetki żadnej nie było, ale jest za to taka sobie obrączka. Zaraz zmienimy kamerę jeszcze. No, jest taka obrączka sobie. No, zwykłe coś. Nic tu się na niej nie dzieje ciekawego. No,
Ale super. I do kieszeni. Dobra, do następnego. No i wyciągnąłem z tego dołka. Wyszarpałem pierwszego funcika. Pierwsza monetka i pierwszy funcik. No. Bardziej przy samym brzegu się więcej znajdzie niż gdzieś tam przy samej wodzie. Także tutaj się teraz pokręcę. Kolejny fancik owiany ciężarek. Halo. Czas na krótką przerwę, co? Robimy sobie pierwszą stację. Jak do tej pory funcik tylko w par, praktycznie pół godziny chodzenia i jest tylko funcik, no i jakaś tam obrączka. Fajna pogoda. Nawet słońce wychodzi czasami. Wyjechała druga monetka. A to tylko jeden pens. Druga monetka tutaj. O, pensik. Dobra, lecimy na kolejną plażę, bo tutaj to bieda. Jedziemy do samego Bormont, do centrum. Gdzieś przy molo staniemy, zobaczymy tam. I później do miasta jeszcze trochę zobaczymy, co tam słychać i będziemy jechać do domu. Ale ładnie tutaj, co? Fajna plaża. Jeszcze pogoda taka się trafiła. Z drugiej strony też woda. Bo my na takim cypelku jesteśmy. Tam widać wodę w oddali. A my tutaj z tej plaży wracamy właśnie. O. I pomiędzy mamy taki parking. Tak to wszystko fajnie wygląda. Idziemy teraz tutaj sobie pogrzebać przy samym molo. Zobaczymy, co tutaj uda się znaleźć. Praktycznie w samym centrum Bormont. Tutaj też fajna plaża, piaseczek. No i tu na pewno więcej ludzi jest, także może coś tutaj się wyciągnie. A tu co? O, kapsel.
wygląda jakby jakaś monetka była. Coś tu gdzieś jest. O. I wejścia pi. Jakieś takie troszkę obklejone, ale jest. O, z tej strony całkiem super. 20 pensów. Tu coś jest, ale to raczej jakiś śmieć. Bo tylko mi tu czwóreczkę pokazuje. No ale może właśnie tutaj te 20 pensów znalazłem, więc... No nie, tu ci poszło, panie. No niestety. Idźmy dalej. Jak gwoździa kawałek. Nie, jakiś wkręcik. I 20 pensików prawie, że na wierzchu. Nie, ten, 2 pensy, co ja gadam. 2 pensiki. Dobra, lecimy dalej. Jest 50 pensów. Świeżutkie. Prawie, że na wierzchu było. Elegancko. No i jest prawie na wierzchu. Dwie monetki, jeszcze nie wiem. Jakie wiatr je lekko odmuchał. 2 pensy. I tutaj coś jest. Tutaj coś wystaje. Co to będzie? No, pensik tylko. 2, 3 pensiki. Zobaczmy, czy tu czegoś jeszcze nie ma. Nie. Cisza. No coś słabego. Tu jakiś słabiutki sygnał. Pewnie głęboko. Ale zobaczmy, to może się dokopie. Chyba się tu nie dokopie. Co tam znalazłaś? Na oko coś? Nic na oko nie wpada? O, tu coś wyjechało. A, kapselek będzie. No, za kapselem tak kopałem. Zardzewiały kapsel. Ogólnie to tu nie ma kapseli za dużo. Tak to wygląda. Kurde, jest coś chyba grubego. Jakaś bransoletka. Milena! Zobacz, co to jest? Jakieś, o, zobacz, zajebiste. Co to jest, na rękę? No. Wezwać, to jest jakiś lepszy ten towar? Nie. Ma jakieś te? Nie, nie. Nie ma nic? Nie, jakieś tylko. No ale jak to wygląda, super. No ładne. Fancik dnia. Bardzo ładne. Co to ale jest, bransoletka, tak? Jakaś bransoletka, no. Ale nic specjalnego. Ale nic, ładne. Nic się nie zniszczyło. Albo jakieś świeże, zgubione, albo po prostu z tamtego sezonu. No, ale powiem ci, trzyma, że całkiem ładne. Czekaj, ja zbliżę. Ej, słabo, wyostrza. No, pokaż ten. Czekaj. Tak wygląda. Na szwancik. No to super, nie? No, bardzo ładna. Miała mnie bomba. Ale złote nie jest, ani srebrne, ani żadne. Takie. No dobra, super. Nie mogę powiedzieć, że odpustowe. Bo całkiem, dobra, całkiem elegancko. Daj do kieszeni. I lecimy dalej. Pokręcimy się tutaj jeszcze, nie? No pewnie. Może jeszcze jest jakaś biżuteria. Jest coś tam, jakaś monetka jest. Stary pens. A, ale jaki ładny. Nie, zwykły pensik. Troszeczkę taki już zajechany. Ogólnie bardzo słabo. Nie ma co już dłużej tutaj chodzić. Także będziemy robić podsumowanie i chyba sobie tutaj pod tym molem zrobimy, tutaj tak nie wieje.
Ale jeszcze tutaj sprawdzimy. Nie ma. Nie ma nic. Nie ma nawet sygnałów. Nawet śmieci nie ma za dużo. Nie tak jak w Brighton. Ale wieje. Zobaczcie jak. O, może tutaj sobie zrobimy podsumowanie. Tu jest jakiś sygnał jeszcze, ale na śmiecia. No, jakiś drucik. Kolejny drucik. Dobrze kochani, starczy mi na dzisiaj, także zapraszam was na podsumowanie. Na tym piasku jest jak na śniegu, co nie? No. Dobra, tak wygląda nasze podsumowanie. Może na jednego browarka się udało nazbierać. Ale za to jest trochę biżuterii fajnej. Śmieci. Ile tam mamy? W bilonku, Milena? Funt 50, 70. Funt 70. 5 funt 80, funt 82 dokładnie. To sajderka się. Mamy, no, na sajderka będzie. Mamy tą taką obrączkę. Zwykła. No i to jest takie najfajniejsze, co? No. Niby coś zwykłego, ale bardzo ładnie wygląda. No i bardzo, bardzo dobrym stanie. Się tutaj skitraliśmy pod molem. Ogólnie fajna pogoda, ale bardzo wieje. To byłoby tyle w tym odcinku. Zapraszam was do subskrybowania, jak również lajkowania, komentowania. Trzymajcie się i do następnego. Hej! Pa. Jeszcze jedno, chciałbym was zaprosić również na TikToka. Wpadajcie na TikToka pod tą samą nazwą Simplex Trip. Dziękuję i trzymajcie się. Do następnego. Hej!